Kajrek. Czasem jak gdzieś zbłądzimy, gdzieś nam coś, czy zgrzeszymy, czy nie trafimy tego celu, czy wejdziemy w jakąś ciemność, jakieś kłamstwo, jakieś zwiedzenie, to później często szybko jakby człowiek z tego wychodzi i wraca do Boga, ale po jakimś czasie to jakby ten błąd, ten grzech, ta konsekwencja tego jakby próbuje jakby wrócić i potępić człowieka. I o co chodzi ogólnie? Chodzi o to, że my nie żyjemy żadną terapią, żadną psychologią, żadną poprawą samopoczucia, żadną poprawą wszelkiego jakby takiego. Ci napisałem taki post, a później do świętej powiedział, że to tak psychologia już, Bartek, że tego poczucia bycia kochanym. Później, jak człowiek nie żyje z wiary według ducha i tego, co stało się na krzyżu, w prostocie, i jak nie czerpie z ducha, to on będzie już będzie to rozwadniał. Już będzie wchodził na jakieś kompromisy względem siebie, nawet nie będzie o tym wiedział. Krzyż jest prosty, ale jest też brutalny. I Ewangelia jest prosta, ale też jest brutalna. Dla naszej cielesności, dla naszego często samopoczucia. Bo tak naprawdę chodzi o wiarę. I ogólnie jak człowiek błądzi, to on gubi gdzieś wiarę. Tak można, człowiek, który ma wiarę, w ogóle on nie zbłądzi. Nie ma takiej opcji, bo on żyje w świetle. On żyje w prawdzie. On żyje to, że jest synem. On żyje to, że ma Ojca w niebie. I taki człowiek nie grzeszy. On jest zrodzony z Boga i nie grzeszy. Ale co więcej, on jest prowadzony Duchem Świętym i on jest pełen światła i on jakby nie ma myśli, bo w Bożym świetle taki człowiek żyje i to jest prawda, to takim czymś nie ma jakby myśli, żeby zgrzeszyć. I taki człowiek tu święty mu tylko może powiedzieć, co jest dobre, co jest złe, bo on sam jakby nie wie. I to jest absolutna wolność, to nam dał krzyż Golgoty i tak dalej, tak? Ale jeśli tylko tracimy wiarę, a wiarę możemy tracić na wiele sposobów. Na zniechęcenie przyjdzie. I wiecie, to jest na narzekanie. I teraz mamy odmieniać się w duchu umysłu i żyć z wiary, ale to, co ja zauważyłem, że przez co jeszcze wchodzi grzech, to jest przez mentalność starego człowieka, czyli przez może przyjść zniechęcenie totalne, może przyjść depresja, bardzo duża odczuwalna w ogóle twojego życia, totalna niechęć do wszystkiego. I najgorzej, jak ty z tym się utożsamisz, nie? Że pomyślisz, że to tobie się dzieje. Ale to nie tobie się dzieje, tylko albo po prostu diabeł próbuje coś wskórać, albo powiedziałbym, że po prostu cielesność umiera. Bo to jak czasem tak mocno coś czujemy, to coś ze starego życia, ten zewnętrzny stary człowiek, którego zamykamy, on próbuje jeszcze ożyć w jakiś sposób, tak? I on się tak czasami silnie może manifestować. On próbuje wziąć jeszcze jeden oddech tego grzechu, tego prochu tu na ziemi, tak? Ale po pierwsze, to nie ma nic wspólnego z nami. I jeśli oczywiście odeprzemy ten atak, tak, w duchu i w prawdzie, to po prostu idziemy dalej za Bogiem. Natomiast jeśli to jakby zgrzeszy, tak, i ten grzech w ciele mieszka, tak, jak to się stanie, to też zawsze przyniesie jakąś śmierć. Możemy to poczuć odczuwalnie na sobie, jako nowym człowieku, tak, na naszych szatach, na naszej psychice, tak. Problem w tym, że to nie jest tyle problemem, bądź największy problem jest trwanie w grzechu, ale trwanie w ciemności, wtedy się dłużej wychodzi, ale ogólnie jeśli coś człowiekowi się raz zdarzy, to mówię, że później jakby ten cielesny, zewnętrzny człowiek, ta cielesność jest jakby domaga się bardziej, wiesz, życia tego tutaj na ziemi, tego z tym prochem, z tym grzechem, z tą ciemnością i wtedy musimy naprawdę, przynajmniej moje zdanie, takie bardziej się umacniać wewnętrznym człowieku, może się więcej modlić, żeby to coś nie przejęło nad nami kontrolę, bo grzech jeszcze robi coś takiego, jedną rzecz, jakby osłabia siłę duchową nowego człowieka, tak? A ktoś jeszcze, jak ktoś jest mało ugruntowany w Bogu, to może się kompletnie pogubić, bo stwierdzi, że to on grzeszy, że on się nie nadaje, że wiecie, i będzie różne takie stwierdzenia rzucał, slogany starego człowieka, tak? Stary człowiek został pogrzebany, został zabity, ale naleciałości mamy stare natury na sobie i mamy ciało, w którym mieszka grzech, tak? Dlatego my w duchu jesteśmy usprawiedliwieni i w duchu jest synostwo, w duchu mamy Abba Ojcze i żyjemy według ducha.
I żyjąc według ducha, nabierasz cały czas sił, no, cały czas ugruntowujesz się w prawdzie, w Chrystusie. Odpierasz kolejne ataki już, wiesz, mocniej, bo jesteś silniejszy już duchowo. Silniejszy duchowo, nie? Bo czytanie słowa, bo my żyjemy słowem, mamy się karmić słowem. I zrodzeni z nasienia nieskazitelnego. Wiecie, o co tu chodzi? Ja zauważyłem dzisiaj, tak się trochę słabo czułem, że nawet nie miałem siły się modlić. I w końcu się pomodliłem, też nie na głos, bo nawet na głos nie miałem siły się modlić, ale pomodliłem się, ale wiecie, z wiarą. Tam była wiara. I wiecie, co ojciec powiedział do mnie? Jezu, on się uradował, że zobaczył moją wiarę, bo powiedział coś takiego: o Jezu, mój syn, znalazł się. Tak jakby on mnie nie widział, rozumiesz? Bo nie miałem wiary, rozumiesz? Jak masz wiarę, to ojciec cię widzi, tak? Tak jak tego syna marnotrawnego, tak? Ty wracasz do ojca, on cię widzi, rozumiesz? Tylko miej wiarę, miej ufność do Boga, że nic się nie stało, że Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy, upadki, błędy i tak dalej. I w ogóle się nie identyfikuj z grzechem. W ogóle się nie identyfikuj z grzechem. Bo ja uważam, że człowiek, który się nowo narodził i który trwa w grzechu, to on po prostu jest zwiedziony. Po prostu diabeł go oszukał na jakiś sposób i on żyje w ciemności, tak? Żyje w jakimś potępieniu i diabeł go trzyma na sznurze, tak? Bo prawdziwie nowe stworzenie, które ma nowe serce, ono nie będzie chciało grzeszyć. Ono się będzie brzydziło grzechem, tak? I tak mówię, że ojciec się ucieszył, że on cię widzi, ojciec, rozumiesz? Jak masz wiarę, to ojciec cię widzi. I ty widzisz ojca. I ty widzisz ojca, który jest pełen światłości. Nie ma w nim ani grama ciemności i w tobie też nie ma ani grama. Żyjemy zgodnie ze Słowem Bożym. Taki, jaki on jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. Nie próbujmy nic dokładać do prostoty w ogóle Ewangelii, krzyża. To też dzisiaj zobaczyłem. Nic. Ja zawsze tak żyłem, ale czasami właśnie przez nasze jakieś rozczulania, jakieś dziwne cielesne kombinacje próbujemy coś dołożyć ze starego życia do krzyża Golgoty i do nowego życia, ale to się nie ostoi w ogóle. Trochę kwasu całe ciasto zakwasi i to się nic nie ostoi. Krzyż jest brutalny, on się brutalnie rozprawia z naturą starego człowieka i mamy iść pod krzyż każdego dnia, żeby przychodzić też każdego dnia pod tron Boży i czerpać jeszcze więcej łaski, bo jest ona obficie wylana na nas, ale żebyśmy ją obficie jeszcze bardziej brali, doświadczali, tak? I żyli prawdziwie z Bogiem, to musimy zawlekać z siebie starego człowieka, odnawiać się w duchu umysłu, przybliżać się do Boga, pokutować z różnych rzeczy, tak? Co mam na myśli? Pokutować z różnych rzeczy. No pokutować na przykład do tego, że żyję ze światem. Pokutować z tego, że na przykład w ogóle... Ja nie wiem tak powiedzieć, z czego masz pokutować, bo to Duch Święty ci powie, z czego masz pokutować. To Duch Święty powie ci, co jest w twoim życiu dobre, a co jest złe. Dlatego mamy Ducha Świętego. I coraz bardziej zanurzasz się w Bogu i żyjesz prawdziwie z Bogiem. Oddzielać się od tego świata. Bo powiem wam, że nic na tym świecie nie ma. Jak żyjesz z Bogiem w duchu i tylko wejdziesz lekko w świat, lekko w jakąś ciemność, to tam po prostu się nie da oddychać. Tam się nie da oddychać. Tam nie ma nic. Nie ma nic dla mnie, tak jak pisze w Biblii, oprócz Chrystusa. On jest wszystkim, we wszystkich i działa w ogóle nad wszystkimi i tak dalej, tak? W Nim jest życie, w Jego Słowie jest życie i w ogóle to jest mój pokarm, tak? Ja bez tego pokarmu nie mogę w ogóle żyć. Ja nie mogę oddechu złapać dobrego. Bez Słowa Bożego, bez powiewu Ducha Świętego w moje serce, w moje wnętrze, bez ożywczego Jego tchnienia we mnie, tak? Ja jestem uzależniony od Ojca w ogóle. Uzależniony jestem od tego, od Jego życia we mnie, tak? Jezus złożył swoje życie we mnie i w Tobie i jestem uzależniony. Ja wpatruję się w Jezusa tam w środku, w życie wieczne. Jak i co On dzisiaj czyni, tak? Bo to, co On czyni, to On widzi u Ojca i ja też chcę to widzieć, bo jestem synem, tam Jego młodszym bratem. I żyję z wiary, tak? I żyję z wiary. To, co jeszcze przeszkadza na pewno ludziom, którzy wracają się niepotrzebnie w niektóre rzeczy, to jest cielesny stary umysł, który próbują wsadzić w nowe życie. Ty masz umysł Chrystusa, który będzie ci dawał objawienia w duchu, obrazy, wizje, prorocze rzeczy będzie ci dawał, tak? Będziesz widział już niewidzialne w rzeczywistości tutaj, będziesz inaczej widział kolory. To jest umysł Chrystusa i to jest nowy człowiek. Z cielesnym umysłem i cielesnym sposobem życia nie masz nic wspólnego. Nic. Tamten człowiek zginął. Jesteś nowy. Prawdziwy Ty w Chrystusie. Na nowo wykupiony od Boga. I z tym się tylko utożsamiaj, tak? I zmierzasz po nowe imię wyryte na białym kamyku. Tak? No.
i chwała Jezusowi.